80 dni z Katowic do Katowic. 80 dni temu miało się odbyć spotkanie 23. kolejki drugiej ligi pomiędzy GKS-em Katowice i Górnikiem Łęczna. Dzisiaj to czwarta i druga drużyna tabeli, obie z aspiracjami awansu do pierwszej ligi, a na mecz z Katowic ze Stadionu Przybukowej zapraszają Joanna Tokarska i Michał Zawadzki. Trzeba wspomnieć o kontuzjach, jakie przeszedł, bo on wspominał o tym, że do 25 roku życia przeszedł 7 operacji. No, dlatego ta kariera wyhamowała w pewnym momencie. Pamiętajmy, to jest chłopak, który... Arkadiusz Woźniak, ale prosto w ręce Patryka Rojka. Patrząc na oba zespoły, oczekujemy tego, że ta jakość będzie. Adrian Błon do Rogalskiego. Rogalski płasko, Woźniak zamarkował zagranie, przyjął, strzelił po raz kolejny Patryk Rojek. Lewandowski. Lewandowski, przy nim Janiszewski, uciekł Lewandowski do linii końcowej, ale tutaj dośrodkowanie, rzut karny. Rzut karny faulowany Marcin Stromecki. Rozkłada ręce Arkadiusz Jędrych. Jest żółta kartka Paweł Wojciechowski. Do tej pory 11 bramek, naprzeciwko niego Bartosz Mrozek. Wojciechowski! Łęczna prowadzi w Katowicach 1-0. Pewnie wykorzystana jedenastka. Ja lubię, jak w ten sposób strzela się rzuty karne. Pewnie mocno, gdzie nie ma jakichś kombinacji, szukania tego, gdzie bramkarz pójdzie pod ladę na tak zwanego pewniaka. Natomiast tak Mrozek absolutnie bez szans przy tym rzucie karnym. Była przez te lata ekipa niesamowicie mocna i to pokolenie kibiców z tamtych czasów cały czas zaangażowane mocno. Natomiast no, musi wiele wycierpieć przez ostatnie sezony i powiem szczerze, że ten... Adrian Błąd do Woźniaka, ten z pierwszej piłki, gol! Ładna akcja i trafia dla gospodarzy Grzegorz Rogala. Ależ ładna akcja gospodarzy. 4 minuty wystarczyły gospodarzom, aby zdobyć bramkę wyrównującą. Pamiętasz, co powiedziałem? Żeby stanąć wyżej, spróbować zagrać pressingiem. Teraz był taki moment, że praktycznie przez minutę piłka krążyła na polu karnym i przed polu bramki Patryka Rojka. Stromecki. 51. minuta meczu. Płaskie dośrodkowanie. Piłka wybita przed linię pola karnego, ależ tutaj przymierzył Cierpka. Obok bramki Bartosza Mrozka. Rogala. Habusta. Adrian Błąd. To nie było dokładne zagranie kapitana GKS-u. Faulowany Woźniak. Będzie kartka dla Kalinkowskiego. To oznacza czerwień. W 60. minucie GKS bez jednego zawodnika. Obie kartki w sytuacjach, gdzie właściwie nie było większego zagrożenia. Jego trzeci występ w barwach Łęcznej w tym sezonie kończy się już w 60. minucie. Stromecki, brawo dla Bartosza Mrozka. A zaskakujące to uderzenie Stromeckiego. Jeszcze raz Stromecki. Nie wykluczone, że stałe fragmenty. To będą te momenty, kiedy Górnik będzie szukał gola. I tutaj była taka znakomita okazja. Nie zamknął tego na dalszym słupku Cierpka. Adrian Błąd. Coraz bliżej bramka Górnika. Teraz świetnie Błąd popatrzył, jak ustawiony jest Michalski. Michalski, piłka wybita przez Łęcznia. Nie trafił czysto Dzięgielewski. Kacper Michalski. Głębokie to dośrodkowanie, no ale popatrzmy, jak piłka strzelona, gol! Kurbiel! To jest dopiero zmiana! Bramka Kurbiela daje prowadzenie GKS-owi Katowice. Trzeci mecz Kurbiela. Nie chcę powiedzieć, że gospodarze zasłużyli na tego gola, bo tu nie było jakiejś nawałnicy, tu nie było jakichś wielu sytuacji.